Gotowania potrwają. Nie chcę żadnej pompy. Wielkie spędy już nie mogę. Trzeba kupić suknię, rozesłać zawiadomienia, zamówić muszę. Bierzemy to na siebie. A przed Paryżem odwiedzimy matkę w Bostonie. Dobrze, już niech będzie. Porozmawiam z Rosą. Kiedy? Daj mi trochę czasu. Muszę to wszystko przemyśleć. Może wyjadę gdzieś i po powrocie. Chcę, żeby to się odbyło kulturalnie. To może trwać miesiące albo lata. Mam zgnuśnić tu, w gabinecie? Nie. Zasługujesz na coś lepszego. Możemy znaleźć coś dla nas dwojga. Mieszkanie? Chciałabyś? Miałabyś spokój i wygodę. Gdzie? Z widokiem na morze? Gdzie zechcesz? Kupię je na twoje nazwisko. Renzo jest idealnym mężem dla Fernandy. Nie było mi łatwo ją przekonać. Ale teraz wszystko idzie pełną parą. Moje gratulacje. Niestety ślub wiąże się z wydatkami. Chyba, że ma być skromnie, po franciszkańsku. Ma być ekskluzywnie i elegancko. A to niestety kosztuje. Musimy natychmiast załatwić kolejną pożyczkę. Myślisz, że to realne? Nie widzę przeszkód. Zaraz rozeznam w banku. Drzwi na pewno zamknięte? Nie wiem. A na pewno nie mamy już żadnej pacjentki? Na 100%. Co z tobą? Nie masz ochoty? Zaraz, to ty nie miałaś, jeśli się nie mylę. Ale teraz już mam. Najdroższy, będziemy tacy szczęśliwi. Jestem dla ciebie wprost stworzona. Doprowadzasz mnie do szaleństwa. Więc wyznał ci uczucie już po tym moim wypadku. Tak. Po raz pierwszy rozmawiał ze mną tak... inaczej. Kiedy podwoził mnie tu do szpitala. Potem popsuło się między nami. Nie chcę o tym pamiętać. Wszystko się wyjaśniło. Teraz nie możemy bez siebie żyć. Chcemy jak najszybciej się pobrać. Jednak wcześniej rada bym usłyszeć waszą aprobatę. Jesteście dla mnie jak rodzice. Yo los considero unos padres. Przykro mi, że muszę ci to powiedzieć, ale to wynika z troski o ciebie. Jestem stanowczo przeciwny temu małżeństwu. Czyta o godzinie 21:15. Ale przecież... ja kocham José Antonio. Uwierz mi, on nie jest godny zaufania. Dlaczego? Wiem o nim to i owo. Nie ufaj mu, będziesz z nim nieszczęśliwa. Nieprawda. Wiem, że mnie kocha. Ja mam na to wiele dowodów. Wierzę mu i ufam. Wiem, że nie zrobiłby mi nic złego. Chcemy tylko twojego dobra. Żebyś przejrzała na oczy i dostrzegła fakty. Chodzi o to, że odtrąciłam Martina? W żadnym razie. Gdybym uważał José Antonio za dobrego człowieka, pierwszy bym ci pogratulował. Macie o nim złe zdanie, bo go nie znacie. Jestem już dorosła. I nie mam rodziców. Nikt nie może mi zakazać tego związku.
Więc zostałeś oficjalnym narzeczonym. Słyszałem, że ślub tuż, tuż. Moja matka jest chora, więc chłopie, przede mną nie musisz udawać. Rozumiem twój pośpiech. Inteligentne zagranie. Ślub przed otwarciem testamentu nie budzi podejrzeń. Nie martw się, będę milczał jak grób. Czy sprawa pożyczki wciąż aktualna? Próbowałem wytrzasnąć forsę z innego źródła, ale nic z tego. Nie ma problemu. Powiedz ile, a ja załatwię. Ty wpadniesz tylko podpisać. Cześć, kochani. Jestem gotowa. Mamy masę spraw do załatwienia. Kościół, dom lub mieszkanie. Chcecie kupić czy wynająć? Kupujemy dom. Taki, którym nie zachwyci. Podoba ci się mój pierścionek? Masz podobny dla swojej kuternogi? Jest wykwintny i kosztowny. Nie stać mnie na taki. Mi sueldo no alcanza para una joya así. Żegnam was. Owocnych poszukiwań domu. Wiem, że w świetle prawa nie mogę ci zabronić ślubu. Ciężko mi na sercu, że robię coś wbrew waszej woli. Ale jestem zakochana i chcę wyjść za mąż. Dobrze? Niech tak będzie. Poproszę cię tylko o jedno w imię przyjaźni, jaką żywiłem dla twojego ojca oraz sympatii, jaką ponoć darzysz nas oboje. Zrobię wszystko poza zerwaniem z José Antoniem. Menos separarme de José Antonio. Te pido que te nie wychodź za mąż przed odczytaniem testamentu. Solo eso, te lo pido. Zrób mi tę uprzejmość. Está bien. Jeśli to takie istotne, si eso es tan importante para usted, to zastosuję się. Por supuesto que le haré caso. Pan Leoncio, zakołnierz go i jazda stąd. Co to za Leoncio? Ponoć przyjaciel domu, ale robi wrażenie cwaniaka. Jaki to typ? Silny, patrzy z podełba. Margarita mówi, że to kryminalista. Nie znosi go. A mojego nosa zna go od dawna. Ale pani jest za nim. Słyszałam, że będzie u nas szoferem. Chociaż pan Benjamin nie chce go. Brawo, Teodoro. Jesteś doskonałą informatorką. A jak tam obie pary? Wilson z Milagros i Renzo z panną Fernandą? To też do czegoś potrzebne? Jak wszystko, co mówisz. Każde słówko. Hola. Tęskniłam się za tobą. Nie bardziej niż ja za tobą. Jak ci poszło? Nie najlepiej. Pan Gerardo nie popiera naszego związku. Oznajmił, że jest stanowczo przeciwny. Nie usłuchasz go chyba? Oczywiście, że nie. Przyrzekłam, że nigdy w ciebie nie zwątpię. Wiem, że mnie kochasz i niczego nie ukrywasz. Choć pan Gerardo myśli inaczej. Jesteś dla mnie taka łaskawa. Nie wiem, czym sobie na to zasłużyłem. Najważniejsze, że się kochamy. Zawsze będziemy mówić sobie prawdę. I nie będziemy mieć przed sobą żadnych tajemnic. Dokąd się wybierasz? Do spowiedzi.
kofi. Naprawdę? Nie żartujesz? Wybieram się na lunch z Pablem, przyjacielem i księdzem. To nie zabieram ci już czasu. Baw się dobrze i do zobaczenia. Nie mam wątpliwości, że ten Leoncio to nasz Jaguar. I biorą go na szofera? Pan domu go nie chce. Margarita go nie znosi. Gratuluję. Dobry wywiad. Musimy teraz sprawdzić, co łączy Jaguara z Lucrecją. Dziwna sprawa, nie sądzisz? Prosta jak drut. Mają romans. Akurat. Ty wciąż z uporem maniaka. Zachowasz to, co ci powiem, dla siebie? Oczywiście. Co by nie było, musisz mi to obiecać. Jedyne wtajemniczone osoby to moja ciotka Raquel i ja. Obiecuję. Zawsze czułem, że coś cię nędzi. Ale ostatnio to się jeszcze nasiliło. Zakochałem się w dziewczynie, którą muszę zniszczyć. Co takiego? Poprzysiągłem zemstę. Moim zadaniem jest ją zniszczyć. Wykorzystać jej uczucie do mnie. Zaszkodzić jej w każdym celu.